urodzenie? Tak. I chciałbym panu zadać jedno pytanie. Co by pan zrobił jako prezydent miasta, prezydent Polski? Tak ogólnie, jakby pan zmienił politykę? To pytanie, tak? No właśnie. Panie Andrzeju, po pierwsze, zmieniłby ustrój, zmieniłby wszystko. Polska byłaby ładniejsza, piękniejsza. Polska byłaby... A może pan by tak bardziej określił, w jaki sposób? Rolnicy byliby raz bogatsi. Rolnicy by mieli co uprawiać. Pole byłoby wszystko. Bo teraz od rolników się zabiera pole i tak muszą jechać, strajkować i tak dalej. Pieniędzy rolnik miałby za trzodę chlewną, za wszystkie. No, a co by pan zrobił w mieście? Jako na obrzeżach miasta, tylko w mieście. Co by pan zmienił? No, Lipową, czy centrum przynajmniej? Mnie się nie podoba, bo tam jest waga, proszę pana, i pan prezydent dzisiejszy Trzaskowski założył tą wagę, bo kiedyś tam był, nie tak doszło do uszu, że byli tam rynek na Lipowej, ale rynek ten kiedyś komuniści zlikwidowali, przenieśli na Jurowiecką i na Bemę. I tam rynek. No właśnie. I na Siennej rynek jeszcze był. No trzy miejsca rynku było. I po pierwsze, Lipową by zmieniłby polikudowane tak piękne drzewa, rośli, lipy i tak dalej. To jest piękne drzewa byli. Piękne, które pszczoły przelciewali, nektar zbierali. A miód jest bardzo, bardzo dla ludzi potrzebny. No właśnie. Na zdrowiu. Zgadza się. I tak dalej. Zajdź pan, panie Andrzej, do sklepu, nie ma miodu. Ledwo złapałem miód tutaj na konwolejowej przy poczcie. Tam ludzie przywożą czasami swoich pasiek. To dobrze, ja wcześniej pojechałem na pocztę. I człowiek sprzedawał, trymigami miody nie było. Słoik i jeden. O. I to bardzo drogi. No, widzi pan, no. No tak to jest. Ja, żeby mieszkałem, tam nie mieszkałem, na Warmii. Ja tam hodowałem pszczoły. To nie ja, jeszcze byłem wspólnym, ale dziadek hodował i wujek. Mój, tatusia, brat. Rodzony, to miodu, miód wtedy był tańszy. Ale, że nie ma lip, nie ma rzepaku, a pszczoły lubią zbierać nektar z rzepaku i z lip. Wie pan, no teraz w tych czasach to gospodarka nasza pada. No. Tą gospodarkę wzmocniłby. U mnie ludzi bezrobotnych nie byłoby. Każdy miałby pracę. Jest pracy dużo. U mnie zakłady państwowe byłyby, nie prywatne. To się zgadza z panem. Że każdy człowiek zaszedłby do zakładu państwowego i bez łaski, przypuśćmy pan, nie masz pracy. Taki przykład dam. Czyli panie Krzyśku, tu pan by stworzył zakłady pracy takie zbiorowe. Takie jak kiedyś byli. Tak kiedyś. Jak to było za komuny? Tak, że normalnie zgodzi pan do zakładu. Przypuśćmy, pan Wojciech jest prezesem czy dyrektorem jakiegoś zakładu przedsiębiorstwa. No tak, no. I zachodzisz pan do zakładu, do kar i mówisz. Ja tu odczytałem na tablicy, powiedziałem, że nie pracy, tam wasze przedsiębiorstwo zgłosiło, firma czy jakieś przedsiębiorstwo zgłosiła, potrzeba tam mechaników, czy tam kierowców, czy tam jakich innych. No tak. A na pana kadrowo popatrzyła, przyciągnęła oczami, nie, pan nie pracuje, nie, u mnie tak by nie było. U mnie tak by nie było, ja by, każdy prezes miałby polecenie, że przyszedł napisać podanie, no przypuśćmy, przepraszam bardzo panie, że jeżeli pan dajesz, jak tak powiem,
tu, to wiadomo, że na kierowcy się... No, nie, no proszę. Na kierowcy się nie nadajesz. Najwyżej na mechanika i na innego pracownika mógłby pan pójść. Ale oczywiście nie, bo to jest zawód odpowiedzialny. Ale... Daj mi pan kończyć, panie. To jest zawód odpowiedzialny, bo nie można spożywać trunków alkoholowych. Ani piwa, ani wódki, ani wina, innych środków oburzających, bo kierowcy to wiesz, panie, jakie dają. Rozumiem. Tu jedziesz, jak nie pan spowoduje wypadek, to ktoś inny może na pana skoczyć, uderzyć pana i może być ten groźny. Rozumiem. Może być nieśmiertelny, ale. Wypadkiem. Ale może być. Ale może być wypadek. Ptaki powodujący, że. Panie Wojtku, ale ja jeszcze panu przerwę. Nie Wojtku. Panie Krzyciu. Krzyciu, przepraszam. Ale jeszcze, a nie będę, że Wojtek. Ale jeszcze to Wojtek, ale jeszcze panu przerwę. Czyli pan by dał wszystkim zatrudnienie. Tak. Czyli można bezapelacyjnie na pana głosować, że pan by był dobrym prezydentem. Nie tylko dobrym, ale uczciwym. Uczciwym. Bo jeżeli by, przypuśćmy, pan nie miałby chleba, pana rodzina, pan, tata, mama, żona pana, dziecko, to nawet do szkoły by, wspomagał szkoły by, zaczniemy od zerówki. No tak. Bo jest szkoła i zerówka. Nie mają, albo od przedszkolaku zaczniemy. Od przedszkolaku. Że dziecko nie ma czego zjeść. Tam nie ma zupy, nie ma tam chleba, nie ma mleka, nie ma i co innego. Przyszedł do mnie pracownik i mówi tak. Panie prezydencie Krzysztofie, szkoła, tam przedszkole, nie mamy za co trzymać dzieci. Dla mnie by wystarczyło, dla mnie, na moje życie, wystarczyłoby tylko, wie pan co, zgadnie pan, też ja panu zadaję pytanie. Tak? Zgadnie, co by wystarczyło dla mnie? No, nie wiem. Pomyśl pan dobrze. No, musi pan mi coś podpowiedzieć. Jedna tylko moja pensja, z którą ja dostaję uczciwie, a te honorarium, wszystkie te nagrody, wszystkie przeznaczyłby dla was. U mnie nie byłoby tak, że dziecko, przypuśćmy, masz pan syna małego, czy tam już, no ile lat, 4-5 lat, nie ma chleba, nie ma nic. Pan przychodzi do mnie, a ja każdego przyjmowałbym, każdego. No tylko na tym o, to nie, bo wie pan, różnie bywa, może pan dostać jakieś nóż czy coś. I nie, no, bo od tego to oczywiście różne wypadki bywają, wiesz pan. I powiem tak, jak pan trzeźwy przyjdziesz, a nie masz chleba, dziecko pana, nie ma mleka w domu, nie ma tam mięsa, kiełbasy, tam jakiegoś boczku. No dobrze, a pan... I daj mi pan kończyć, panie, że ja, mój tam, wyjmuję swojej kieszeni pieniądze, mówię do sekretarki, idź, zakup to, co pan podyktuje na kartetę dla pani, sekretarki mojej i pojedziesz z moją kierowcą i z sekretarką, zakupię, zawiezie na moje pieniądze, żeby jedzenie. O. I takiego prezydenta.